przyjaciele, z tobą razem najdalszy wyruszą rejs. I na biegu skuty lodem, przez burz płonący Sahary piach, przez mroczną dżunglę i wielką wodę, poznać smak przygód, a nawet strach. Rekinów się nie zlękniesz, nie lwów, do domu powrócisz wróć. Sinbad, Sinbad, z tobą się żyje weselej. Sinbad, Sinbad, i ty się do nas też śmiej. Popatrz koło, witają cię przyjaciele, z tobą razem najdalszy. Przygoda z syrenką morską. Czarna perła, którą syrenka morska podarowała Sindbadowi, bardzo pomogła jemu i jego przyjaciołom. Sindbad wciąż nie mógł uwierzyć, że to była rzeczywistość, że naprawdę widział syrenkę morską. Syrenka jak zaczarowana godzinami wpatrywała się w wodę. Może jednak był to tylko sen? Teraz! Może uda mi się je teraz złowić. Nabierasz wprawy, z dnia na dzień łowisz coraz więcej ryb. Jak to robisz? Nie mam pojęcia. Wrzucam sieć, a jak ją wyciągam, to są już w środku. Masz dużo szczęścia, Sindbadzie, tylko pozazdrościć. No to uważaj. Chciałaś przecież nauczyć się liczyć. Jedna, a to droga ryba. A po dwa jest trzy, ależ ona się wyrywa. Po trzy jest cztery, ale rybka. Po cztery jest pięć. Pokaż tylko, ile złowiłeś. No, chodź tu, mała rybko. Stój. Dokąd to? Dobrze wiesz, że w wodzie nie mogę się poruszać. Sindbad, syrenka morska. Jesteś zadowolony? Wróciła twoja dziewczyna. Gdzie ją widziałaś, Sheila? Tam z tyłu, gdzie się właśnie świeci. Czy mogę się już odmeldować? Odpływaj, no uważaj, już! Żebyś się nie skaleczyła. Zaraz któryś przyjdzie cię złowi. Chciałam się tylko przywitać, Sindbadzie. Jesteś niesamowita. Nie wiesz, że tam są ostre skały? Chcesz się skaleczyć? Myślałam, że się ucieszysz na mój widok. A poza tym chciałam cię o coś prosić. My? Mnie? Czy ci już mówiłem, że nie umiem pływać? Ale jeśli chcesz, to się nauczę. Dziękuję, Sindbadzie. No powiedz, czego pragniesz? Słyszałam, że jest coś takiego, co nazywa się owoce. Tam, skąd ja pochodzę, nie znamy tego. Tak bardzo chciałabym pokazać je innym. Może wtedy zrozumieliby mnie, dlaczego tak często ukradkiem wypływam na ląd. Twoje życzenie moim rozkazem. To dla mnie zaszczyt. Natychmiast pobiegnę na targ. Czy to aby nie będzie zbyt trudne dla ciebie, Sindbadzie? Ależ nie, co by miało być w tym trudnego? Trzeba tylko iść na targ i kupić. Jeśli tylko zechcesz, to mogę ci codziennie przynosić świeże owoce. Nie trzeba, wystarczy tylko raz. Czy to naprawdę wszystko, co mogę dla ciebie zrobić? Podarowałbym ci cały świat, gdybyś tylko zapragnęła. Czy wszyscy ludzie są tak mili jak ty? Większość, ale ja jestem najmilsza. Jeśli nawet to nieprawda, to chciałbym, abyś tak myślała. Tak właśnie myślę, Sindbadzie. Dobrze, że jesteś. Przyniosłem ci owoce. Proszę, mam nadzieję, że będą ci smakowały. Niezmiernie ci dziękuję. Powiem moim siostrom, że jesteś najmilszym chłopcem na świecie.
O, jak fajnie. Ale lepiej im nie mów, bo się rozczarują, jak mnie przypadkiem zobaczą. Nie, ja tak nie uważam. Na pewno nie będą rozczarowane. Do widzenia, Sindbadzie. O, czy naprawdę musisz już iść? Prawie bym zapomniała. Ja również mam coś dla ciebie. Co? To ma być dla mnie? Proszę, przyjmij to. O, nie mogę tego przyjąć. Nie są tak piękne jak owoce, ale weź. Czy nie wiesz, że one są 1000 razy piękniejsze? Tylko dla was ludzi. Do widzenia, Sindbadzie. Zaczekaj, syrenko morska! Chciałem ci coś powiedzieć! Wróć na chwilę, proszę. A, jesteś. Chciałem ci tylko powiedzieć, że znowu tu przyjdę. Jeśli tylko chcesz, to będę czekał każdego dnia. Do widzenia, Sindbadzie. Sindbad, popatrz no tylko, co znalazłam na dole na plaży. Ktoś o tym chyba zapomniał. Proszę, to dla ciebie. Właściwie to powinno należeć do osoby, która to znalazła, ale mam dobry dzień. Najpierw myślałam, że to są błyszczące gwiazdki. Przecież wiesz, że podarowała mi je syrenka morska. Oczywiście, znowu ta syrenka morska. Tak, ta syrenka morska. Podarowała mi je przed chwilą, ponieważ wcześniej kupiłem dla niej owoce na targu. Chciałabym tylko wiedzieć, co w niej widzisz. Jestem przecież tak samo Sheila. Ładna. A ja to myślę, że jestem jego najlepszą przyjaciółką. To ja, Salem, otwieraj natychmiast drzwi, Sindbadzie. Muszę ci coś koniecznie powiedzieć. Wej, dlaczego on jest tak zdenerwowany? Może się coś stało? To ja, Salem. O! Przepraszam, nie wiedziałem, że jest... To są diamenty. Naturalnie, że to są diamenty, a co innego? Chyba nie gwiazdy, jeszcze nikt ich nie zdjął z nieba. Te diamenty są piękniejsze niż królewskie. Czy mogę zapytać, chłopcze, skąd je masz? Niestety, tego nie mogę powiedzieć. To jest tajemnica, której nie mogę zdradzić. Przykro mi, musisz. O, cóż to ma znaczyć? To są złodzieje diamentów. Aresztować i do więzienia. To nieporozumienie. Przestań wrzeszczeć, siedź cicho. Ty też masz siedzieć cicho, stój. To są moje diamenty, ja je przyniosłem. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że taki prosty chłopak posiada kosz diamentów. Takie diamenty mają tylko królowie. Może teraz zapomnij o syrence morskiej. Wielce czcigodny i ponad wszystko i przez wszystkich kochany i szanowany królu. Przejdź wreszcie do sprawy. Na dworze odbywają się walki. Oczekują mnie. Wielce czcigodny, ponad wszystko i wszystkich kochany, królu, za twą dobroć i łaskę. Bądźcie już cicho, co zrobiliście złego? Nic! Właśnie nic! Osądzono nas o kradzież diamentu. A gdzie są te diamenty? Przecież wiecie, że diamenty kocham bardziej niż moje królestwo. To wie każdy! To pokaż. Świecą się nieźle. Te kamienie nie są skradzione. Ja wiem, skąd one są. Teraz nic już nie rozumiem. Dziękujemy. Nie tak prędko, mój chłopcze. Najpierw nam powiesz, skąd masz te diamenty. Tego nie mogę zdradzić. To tajemnica. Ktoś chciałby mówić z królem. Nazywają go Judel. Wmawia sobie, że wie coś więcej. Puśćcie go, on jest naszym przyjacielem. A cóż on może wiedzieć? Prawdopodobnie nic. Znam go. Jest moim szwagrem i nawet nie wie, gdzie się łowi ryby. Ma wejść do środka. Jeśli jest rybakiem, to mógłby naprawdę wiedzieć coś o diamentach. Mam takie przeczucie. Ja chyba wiem, skąd są te diamenty. Skąd to wiesz, Judel? Tak myślałem. Aresztować ich. Nie widzicie, że jestem ranny. Nie potrafię uciec. Wasza królewska mość, przyrzeknij, że puścisz nas, gdy udowodnię, że nie jesteśmy złodziejami. Powoli zbliżamy się do sedna sprawy. Powiem wam, skąd macie te diamenty. Macie je od syrenki morskiej. To dlaczego jesteśmy jeszcze związani? Skoro dobrze o tym wiecie. Nie zaprzeczasz. A, no to wiedzieliście, czy nie wiedzieliście? Hehehe, udało mi się ciebie nabrać. Myślałeś, że jesteś sprytniejszy. Gdzie jest twoja syrenka morska? Nie powiem! Wcześniej chciałem powiedzieć, ale... Jak ty rozmawiasz z królem?
Teraz nie powiem, żal mi syrenki, ona myśli, że ludzie są mili. Słuchaj, mój chłopcze, jeśli widziałeś syrenkę morską, to masz mnie natychmiast do niej zaprowadzić. O nie, tego nie zrobię, ponieważ zwiążecie ją tak samo jak nas, a syrenki morskie nie mogą żyć na lądzie. One nigdy nic złego nie zrobiły, a wam nie ufam. Przykro mi, że nie mogę jej zdradzić, aby nas uwolnić, ale ona jest naprawdę bardzo miła i piękna. Wiem, że jest przemiła i przepiękna. Jedyne, czego pragnę, to tylko raz jedyny porozmawiać z nią. Już jak byłem małym dzieckiem, to chciałem tego. Zamknijcie oczy, w przeciwnym razie nie przypłynie i wołajcie! Syrenko morska, przypłyń na życzenie króla! I oni coś takiego nazywają wołaniem. Nie mają zielonego pojęcia o syrenkach morskich. Czy tu muszą być wszyscy? Na pewno się boi. Wszędzie już byłam, ale nie mogę jej znaleźć. To oznacza, że twoja dziewczyna zostawiła cię w potrzebie. Nie, nieprawda, nie zostawiła mnie. A jednak to bajka. Oczywiście, że bajka, syrenki morskie nie istnieją. Całe moje życie marzyłem o tym, aby ją zobaczyć. Jeśli nie przypłynie na jego wołanie, to macie wrzucić go do wody! Sindbad, uciekaj jak szybko potrafisz! Ona nigdy nie przypłynie! O tak, przypłynie! Jestem o tym przekonany! Wypłynęliśmy za daleko! Nie! Jeśli ją mamy znaleźć, to musimy płynąć dalej! Wrzucić go do wody! Czy ty nigdy nie słuchasz? Przecież mówiłam, że masz uciekać! Ona naprawdę istnieje. Sindbadzie, obudź się. Nie rozumiem, co mówisz. Już nie jestem w wodzie? Nie, jesteś na plaży. Wyciągnęłam cię. A jednak. Wiedziałem, że przypłyniesz. Nie zdradziłem twojej tajemnicy. On wszystko cały czas wiedział. Ale teraz musisz tam popłynąć, aby uratować moich przyjaciół. Opowiedz wszystko po kolei. Gdzie oni są? Przed chwilą jeszcze tu wszyscy byli. Oprócz nas nikogo tu nie ma. Jesteśmy na wyspie, której nie odkrył jeszcze żaden człowiek. Tak? Oprócz mnie nikt jej nie zna? Jak ja się z niej wydostanę? Myślałam, że jesteś zadowolony, że cię tu sprowadziłam. Muszę wracać. Jak tylko król pójdzie sobie ze swoimi ludźmi, to zaprowadzę cię z powrotem. Wtedy będzie już za późno. Bardzo mi przykro. Nie mogę wcześniej, Sindbadzie. Musiałam przyrzec, że oprócz ciebie inny człowiek nigdy więcej mnie nie zobaczy. Moje siostry boją się, że mnie złapią i sprzedadzą na jakimś targowisku. Mniej więcej 100 lat temu wplątała się w sieć moja kuzynka. Nie przeżyła. Ale tym razem to coś innego. Król chce tylko z tobą porozmawiać. W przeciwnym razie moi przyjaciele zostaną na zawsze uwięzieni. Dlaczego uwięzieni? Tylko z powodu diamentów. Oni uważają, że je ukradliśmy. Co? A jak im nie udowodnię, że ty mi je podarowałaś i że istniejesz naprawdę, to może ich obu nawet zabiją. Salem i Judel uratowali mi życie. Nie mogę ich zostawić, gdy są w potrzebie. Nie mogę ich zostawić! I co ja mam teraz zrobić? Zgadzasz się? Dziękuję. Nie możemy nikogo wpuścić. Jak brzmi hasło? Mam w nosie wasze hasło. Król mnie Każdy oczekuje! Każdy może tak powiedzieć. Na dzisiaj nikt nie jest zapisany. Nie oczekujemy żadnych gości, a dzieci w szczególności. Chciałem pokazać królowi syrenkę morską. Powtórz, kogo chcesz pokazać? Syrenkę morską! Co to za hałasy? A ty? Co ty tutaj robisz? Może znowu chcesz opowiedzieć królowi o swojej syrence? Właśnie dlatego tutaj jestem i myślę, że król na mnie czeka. No dobrze. Jeśli mówisz prawdę, to muszę powiedzieć o tym królowi. Król naprawdę go oczekuje. Popełniliśmy błąd. Zameldować go królowi! Jeszcze zrobią oczy. Nigdy nie wierzyli, że to prawda. Wasza królewska mość! Ten mały chłopiec wrócił! O, jednak wyłowiła go z wody. To, że teraz tu jest, to dla mnie najlepszy dowód, że z nią rozmawiał. Teraz zobaczycie. Wasza królewska mość! Syrenki morskie są tylko w bajkach! Przecież widzieliście na własne oczy, jak wrzucaliśmy go do wody. To czary! To nie wierzę! No, mów już!
Chce ze mną rozmawiać! Oczywiście, że tak. Nawet cieszy się na to spotkanie. Chodźcie ze mną! Wcześniej jednak chciałbym wiedzieć, jak się uratowałeś. Po prostu jestem zaprzyjaźniony z Syrenką Morską. Kłamiesz! Myślałem, że koniecznie chcecie porozmawiać z Syrenką na zewnątrz. Jest jedna i czeka na was. Dlaczego nie idziecie? Powiem ci, ponieważ nie chcę przeżyć kolejnego rozczarowania! Sindbad mówi prawdę. On jeszcze nigdy nie kłamał, nie rozczaruje was. Dlaczego nie idziemy, wasza królewska mość? Czego się boicie? Chcę być wreszcie wolny. Nie wytrzymam tego dłużej. Prosimy! Nie przeszkadzajcie mi, to trudna decyzja. Ja bym nie poszedł. Masz być cicho, i tak nie rozumiesz, o co tu chodzi. Skaleczyłeś się? Mówi się wasza królewska mość albo królu. W żadnym wypadku przez ty. Będę musiał swoich podwładnych nauczyć, jak się wychowuje dzieci. Syrenka morska. Nauczę swoich podwładnych wierzyć w bajki. Nie chciałem panią przestraszyć. To jest moja przyjaciółka, Syrenka, o której wam tyle opowiadałem. Jestem zaszczycona. A więc jednak wujek miał rację. Zawsze, kiedy kładłem się spać, opowiadał mi bajki o syrenkach morskich. Widzisz, nie kłamałem. Czy teraz mi uwierzysz, królu? Ach tak, wasza królewska mość, przepraszam. Sindbad opowiedział mi tę historię o diamentach. Ja mu je naprawdę podarowałam. Abyś w to uwierzył, wasza królewska mość, przyniosłam i dla was diament. Największy i najpiękniejszy, jaki mogłam znaleźć. Tego nie mogę przyjąć. Taki piękny, duży, niebieski. On jest przepiękny. Bardzo ci dziękuję, ale pani jest jeszcze piękniejsza. Nie mogę tego pojąć, jak moi podwładni mogli przeoczyć kogoś tak czarującego. Każę ich za to ukarać. Błagam, wasza królewska mość, aby tego w żadnym wypadku nie robić. Podwładni nie są niczemu winni. My, syrenki morskie, nie możemy pokazywać się ludziom. Wielu ludzi nie wierzy w to, co widzi. Tylko dzieci wiedzą, że są rzeczy, których nie można wyjaśnić. Dlatego rozmawiamy tylko z dziećmi. Przyrzekam na Allaha, jeśli któryś z moich podwładnych coś pani zrobi, będzie ukarany. Wiem, co chcę pani powiedzieć. Nie zrobię tego. Rozkazuję, aby od dzisiaj wszyscy dorośli wierzyli w bajki, a wszystkie syrenki morskie w moim kraju mają cieszyć się wolnością. Każdy, kto schwyta syrenkę morską, będzie wydalony z kraju. Przedstawię się. Jestem królem. Witam was serdecznie i mam nadzieję, że wasz radosny śmiech będziemy już zawsze słyszeli. Tak wiele dla mnie uczyniłaś, że nie wiem, jak ci mam dziękować. Ty jeszcze więcej dla nas zrobiłeś. Dzięki tobie nie musimy się więcej bać. Poważnie? Tak, całkiem poważnie. Mam nadzieję, że zawsze zostaniemy przyjaciółmi. Ja też mam taką nadzieję, tylko nie zawsze będziemy mogli się widywać. Muszę wracać do Bagdadu. To szybko o mnie zapomnisz. Potem dorośniesz i będziesz myślał, że to był tylko sen. O nie! Nie zapomnę słowo! Proszę, uwierz mi! Jesteście wolni! Spakujcie diamenty i wracajcie do domu! Nie potrzebuję ich! Ja również. Jestem zwykłym rybakiem. Jedyne, czego pragnę, to łowić ryby. Do kogo one więc należą? Porozmawiajcie z sobą i uzgodnijcie to. Rozmawialiśmy już. Chcemy, żebyś ty je zatrzymał i rozdał je twoim podwładnym. Dobrze? Mówi się wasza królewska mość, ale pomijając to, chyba coś źle zrozumiałem. Chcecie podarować wasze diamenty? Jesteście wspaniałymi ludźmi. Od dzisiaj będziecie dbać o dobro syrenek morskich. Was dwóch mianuję na moich pierwszych ministrów. To wielki zaszczyt. Nie możemy tego przyjąć.
Już zadecydowane, tak ma być. Tak postanowiłem. Obaj zasłużyliście na to. O, jest dla nas wielki zaszczyt. A ty, Sindbadzie, zostaniesz osobistym doradcą króla. Możesz mieszkać w zamku. To bardzo miłe z twojej strony. Przepraszam, wasza królewska mość, ale ja nie mogę przyjąć tej propozycji. Ależ to najwyższe stanowisko. Jestem kupcem, to znaczy chcę nim kiedyś zostać, tak jak mój ojciec. Potrzebuję tylko jednego żaglowca. Kotwice w górę! Żegnaj, Sindbadzie! Do widzenia! Do widzenia! Mów do nas! Do zobaczenia! Żegnaj! Sindbadzie! Jeszcze raz zobaczyć. Ja też. Nie jestem sama. Wszystkie chciałyśmy się z tobą pożegnać. Bądź zdrów, Sindbadzie. A? Do zobaczenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Powiem wszystkim rybom, aby ci pomogły. Do widzenia, Sindbadzie. Dziękujemy. Do widzenia, bądź zdrów. Do widzenia, pamiętajcie o mnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Sindbadzie. To czarownik Alba, który na swoim drewnianym koniu leci na święto nocy letniej do sułtana Bagdadu. Jednak jego obecność nie będzie dla sułtana przyjemna. Alba ma zamiar ożenić się z księżniczką. To się nie spodoba Sindbadowi. Sindbad jest gotowy walczyć z wszystkimi rozbójnikami pustyni i uwolnić księżniczkę z rąk złego czarownika. Sindbad musi również pojąć, że wcale nie jest tak łatwo dotrzymać tajemnicy. Co prawda przysiągł sułtanowi, że będzie robił co w jego mocy, ale jak wielką moc może mieć tak mały chłopiec? Nawet jeśli ten mały chłopiec bardzo często ma dużo szczęścia. Tym razem spotka Sindbada przygoda, która ze szczęściem nie będzie miała wiele wspólnego. Sindbad będzie pragnął tylko jednego, aby księżniczka wróciła z powrotem do Bagdadu. Żeby spełniło mu się to życzenie, będzie musiał mieć dobry plan. O tym planie opowiemy wam w kolejnym odcinku. Się do nas też śmiej. Popatrz koło, witają cię przyjaciele. Z tobą razem najdalszy wyruszą rejs. Z tobą razem najdalszy wyruszą.